Nagranie i produkcja Studio Plac. Ludzie Nauki to podcast wprost poświęcony polskiej nauce. Oddajemy głos naukowcom, którzy opowiadają nam o swoich badaniach. Rozmawiamy również o historii i przyszłości polskiej nauki, a także śledzimy to, co obecnie dzieje się w naukowym świecie. Prowadzi Maciej Zaręba. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy podcastu Wprost Ludzie Nauki. Moim gościem jest dzisiaj profesor Paweł Obstawski z Katedry Podstaw Inżynierii i Energetyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry Państwu. Panie profesorze, chciałbym dzisiaj porozmawiać z Panem o odnawialnych źródłach energii, ogólnie o energetyce w Polsce. Jak widzi Pan przyszłość polskiego rynku energetycznego? Jest to pytanie bardzo, bardzo szerokie i bardzo trudne, dlatego że rynek energetyczny musi mieć producentów energii elektrycznej, jak również konsumentów energii elektrycznej. No i teraz przyglądając się strukturze sieci energetycznej w Polsce, promowana jest energetyka odnawialna w postaci tak zwanego prosumenta, czyli zwykłego szarego zjadacza chleba, które może produkować i konsumować energię, oddając ją do sieci, ale jest również i cały czas będzie, bo chyba nie da rady tego wyeliminować, tak zwana energetyka zawodowa. Pod względem wytwarzania energii elektrycznej, ale nie tylko, bo i ciepła, bez której chyba nawet przy znacznym rozwoju technologii odnawialnych źródeł energii nie do końca będzie można ją wyeliminować i bez niej żyć. Z prostej przyczyny odnawialne źródła energii, a ściślej mówiąc nośniki energii odnawialnej, mają tak zwany albo niekoherentny, albo niestabilny potencjał w ciągu nie tylko całego roku, w ciągu sezonu, ale również w ciągu doby, co powoduje, że wytwarzanie ogólnie mówiąc energii, nie tylko elektrycznej, ale i ciepła, jest niestabilne. Natomiast każdy chciałby mieć, mówiąc tutaj o energii elektrycznej, zawsze napięcie w gniazdku 230 V i częstotliwość 50 Hz i w domu zawsze chciałby też mieć ciepło, więc pojęcie takiego rynku energii w sensie globalnym jest bardzo, bardzo trudne do zrealizowania. I ono musi się opierać na chwilę obecną i będzie się opierało na energetyce zawodowej, która będzie w większym czy mniejszym stopniu i być powinna, żebyśmy spełnili dyrektywy unijne, uzupełniana właśnie odnawialnymi nośnikami, odnawialnymi źródłami energii. No właśnie, takim popularnym terminem jest miks energetyczny. Jak Pana zdaniem powinien wyglądać taki docelowy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat miks energetyczny w Polsce? To znowu jest bardzo trudne pytanie. Tak jak wielokrotnie powtarzam swoim studentom i nie tylko, również rozmówcom, którzy pytają mnie o takie rzeczy, człowiek jest osobą bardzo czasami pretensjonalną i roszczeniową, jak również wygodnicką pod względem swoich potrzeb bytowych, a ściślej mówiąc swojego komfortu. I tak naprawdę człowiekowi do życia, jeżeli ma zdrowie i pieniądze, to potrzeba jest, aby miał w domu ciepło lub w okresie letnim odpowiednią ilość chłodu i nie kapało mu za kołnierz, prawda? I wtedy mu do szczęścia już niewiele jest potrzeba. Pytanie o ten miks energetyczny w tym kontekście, żeby właśnie zapewnić komfort ludzki człowiekowi, jest bardzo, bardzo trudne, dlatego że energia i nośniki energii konwencjonalnej, na której bazuje energetyka zawodowa, są coraz droższe i są prognozy odnośnie ich wyczerpywania, stąd też również ich przetwarzanie, chociaż jest bardzo dobrze znane i technologia chociażby spalania węgla kamiennego jest znakomicie znana, stosowana, aczkolwiek charakteryzuje się niską sprawnością na poziomie poniżej 46-47%. Wpływa oczywiście negatywnie na środowisko. Stąd też mówiąc o miksie energetycznym, i uzupełniając
tą energię konwencjonalną z odnawialnych źródeł energii, trzeba właśnie mieć z tyłu głowy, że żeby ten komfort termiczny i wygodę zwykłego użytkownika pokryć, to tak naprawdę potrzeba dostarczyć dwa nośniki energii. Ciepło i energię elektryczną, przy czym z energii elektrycznej to ciepło można wytwarzać. Gorzej jest wytwarzaniem energii elektrycznej z ciepła. No i mówiąc o miksie energetycznym, rozumiem, że pyta się mnie pan o udział, o wytwarzanie różnych nośników energii w kontekście właśnie pokrycia tego zapotrzebowania. Więc tak jak już powiedziałem wcześniej, z energetyki zawodowej nie da rady zrezygnować, bo ona jest stabilna i jeżeli będzie ona bazowała na węglu, a bazuje ona na węglu, który czasami jest uzupełniany biomasą, prawda, ale to nadal mówimy o stabilnej produkcji energii elektrycznej, czyli podstawowego nośnika, znaczy jednego z dwóch podstawowych nośników energii i można mówić o kogeneracji, czyli o wytwarzaniu również z tego ciepła. Przy czym trzeba mieć z tyłu głowy również ten fakt, że żeby z danego źródła ciepła, jakim jest elektrownia, czy znaczy ciepła, źródła energii, jakim jest elektrownia czy elektrociepłownia, to ciepło dostarczyć do zwykłego użytkownika, trzeba je przesłać. No i teraz jest pytanie, w jaki sposób i na jaką odległość? Odpowiedź jest dość prosta: do przesyłania energii cieplnej czy ciepła są sieci ciepłownicze, do przesyłania energii elektrycznej są sieci energetyczne. Przy czym znowu z tyłu głowy trzeba, mówiąc o miksie energetycznym, trzeba mieć pewną prawdę związaną ze stratami związanymi na przesyle energii. Oczywiście przesył ciepła może być zrobiony czy zrealizowany jakoś lokalnie ze względu na to, że straty podczas przesyłu są dość znaczne, natomiast czyli ciepło nie można tak naprawdę przesyłać globalnie, bo jest to nieopłacalne, tylko można to robić lokalnie, albo wytwarzać miejscowo, prawda, w jakimś tam niewielkim kręgu, natomiast z energią elektryczną jest zupełnie inaczej, bo korzystając z ogólnodostępnych sieci, pod warunkiem, że one są nowoczesne, można je przesyłać w sposób globalny na dość duże odległości. Stąd też taki miks energetyczny powinien bazować, i taka jest koncepcja od wielu lat, która, znaczy jeszcze chyba się nikomu nie udało jej zrealizować. I w warunkach Polski będzie ją na chwilę obecną ciężko zrealizować, aczkolwiek są przymiarki tak zwanych inteligentnych sieci energetycznych, czyli koncepcji smart grid. Koncepcja ta polega na tym, że z lokalnych dostępnych nośników energii na danym obszarze wytwarza się energię, znaczy różne formy energii, które generalnie mają, ukierunkowane są na wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. Konsumuje je się w obrębie danej gminy, danej lokalizacji, natomiast nadwyżki, jakie są, można oddać, mówię tutaj o energii elektrycznej, do sieci i tą siecią przesłać je właśnie tam, gdzie akurat są braki tej energii elektrycznej, z której to ciepło czy konsumpcję energii elektrycznej można sobie właśnie złożyć. I tu jest mowa w aspekcie tych inteligentnych sieci energetycznych o tak zwanych lokalnych regionach, autonomicznych lokalnych regionach energetycznych, które no właśnie są scharakteryzowane pod kątem różnych zasobów energii, dostępnych nośników energii, czyli na przykład wiedząc o tym, że świetne zasoby energii wiatru są na północy Polski czy na Pomorzu, można tam śmiało produkować w znacznej, bo tam zawsze prawie wieje, w znacznej dużej ilości energię elektryczną, którą za pomocą sieci, pod warunkiem, że będą to nowoczesne sieci, można przesłać na przykład na południe, gdzie akurat ani nie wieje, ani nie świeci słońce, i tą energię sobie tam konsumować. No, odciążając w ten sposób energetykę zawodową, która
nadal bazuje w tym momencie na węglu. Ten miks, znaczy na chwilę obecną, mówiąc o tym miksie energetycznym, to wszystko, wszyscy widzimy, co się dzieje. Jest próba od kilku lat już na rynku, jest próba pokrycia ogólnego zapotrzebowania na energię, ogólnie na energię z odnawialnych źródeł w celu pokrycia, spełnienia dyrektyw unijnych i harmonogramu pokrycia ogólnego zapotrzebowania na energię z odnawialnych źródeł energii. Stąd też pojawiają się liczne programy pomocowe, dofinansowania, namawiające i ukierunkowujące zwykłego Kowalskiego na właśnie inwestowanie w odnawialne źródła energii, a ściślej mówiąc w instalacje fotowoltaiczne i sprężarkowe pompy ciepła, dlatego że te dwa źródła, jedno wytwarza energię, drugie konsumuje. Sprawa jest bardzo fajna, tylko w tym wszystkim należy mieć pewien rozum, umiar i powinna być pewna równowaga, dlatego że produkcja i konsumpcja tej energii elektrycznej z uwzględnieniem energetyki zawodowej musi opierać się na pewnej równowadze, która wydaje mi się w ostatnich latach została zatracona. To jest jakieś istne szaleństwo, ale chyba tak jest. Dlaczego? Dlatego, że zakładano, tak mi się wydaje, zakładano, że tym magazynem energii, do którego można produkowaną energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznych i siłowni wiatrowych oddawać, będzie ogólnodostępna sieć, a konsumpcja jej będzie przebiegała przez zwykłego użytkownika. I to będzie wsparcie dla energetyki zawodowej. Dlaczego tak nie jest? Dlaczego tak nie jest? No właśnie do tego, znaczy tak jest, tylko nie wzięto pod uwagę jednego faktu, że każdy w gniazdku, tak jak już przed chwilą powiedziałem, chciałby mieć określoną jakość energii, prawda? Czyli napięcie fazowe 230 V i 50 Hz, gdyż wszystkie urządzenia elektryczne jednofazowe mają też określoną jakość energii, napięcia, którym mogą być zasilone. Jest to właśnie na tablicy zamianowej, jak zawsze czytamy, 230 V w warunkach polskich i 50 Hz. Natomiast w momencie, znaczy inaczej, sieć przesyłowa elektroenergetyczna nie jest studnią bez dna. I mając stałą, stabilną produkcję energii elektrycznej z paliw kopalnych, w rozumieniu tutaj z węgla, na stałym, jakby tam stabilnym poziomie. W momencie, kiedy ona jest uzupełniana, ta produkcja bazująca na paliwach konwencjonalnych z odnawialnych źródeł. Wczoraj świeciło, dzisiaj nie świeci, więc wczoraj instalacje fotowoltaiczne pracowały, dzisiaj nie pracują. Może gdzieś wieje, więc włączyła się gdzieś tam siłownia wiatrowa. Sieć nie jest workiem bez dna. Jeżeli tej energii elektrycznej jest w sieci za dużo, wówczas, tak samo jak i za mało, wówczas jakość energii w sieci spada. Znaczy jest zmienna i generalnie rzeczywiście spada. Jeżeli tej energii jest za dużo, rośnie częstotliwość i napięcie skuteczne. Jak jest jej za mało, to częstotliwość spada i napięcie skuteczne również. Co powoduje, że nie można doprowadzić do tego, żeby jakość była zła i to jest właśnie ten problem. To jak rozwiązać taki problem, kiedy przybywa nam, tak jak pan profesor zauważył, fotowoltaiki, prosumentów, tych wszystkich źródeł energii produkowanych lokalnie? To jak rozwiązać ten problem właśnie, z siecią? No właśnie, rozwiązanie tego problemu to jest stworzenie, i od tego powinno się w ogóle zacząć, tą całą przygodę z odnawialnymi źródłami energii, bo tutaj należy stwierdzić już na samym początku, że to było wszystko wiadome, i od wielu lat było planowane, o czym można się przekonać z dokumentów, jakie powstały, jakie powstają. Tutaj mam na myśli na przykład projekt, teraz to już projekt chyba, jest nadal, tak to się nazywa, Polityki Energetycznej Polski do 2030, 35, 50 roku. I tam cały czas mówi się o pewnych rzeczach,
od wielu, wielu lat, które teraz wchodzą w życie i które są realizowane. Mówiono o prosumencie, mówiono o energetyce jądrowej, prawda? Teraz też się mówi, tylko wtedy to były plany, teraz się przechodzi jakby coraz głośniej do działania. No i właśnie to, co powiedziałem, te lokalne systemy energetyczne, autonomiczne regiony energetyczne w połączeniu z inteligentnymi sieciami, to jest właśnie chyba rozwiązanie tego problemu i od tego trzeba było zacząć tą całą przygodę z odnawialnymi źródłami. I tak mi się wydaje, że chyba właśnie ta kolejność nie została, na pewno nie została zachowana. Stąd też właśnie liczne problemy eksploatacyjne, które występują, a występują po prostu takie, że przy dobrych warunkach słonecznych dla dużych graczy, nie tylko dla dużych, ale i małych graczy na rynku, sytuacja jest taka, że w przypadku dużych dzwoni operator mówi, będę cię dzisiaj wyłączał, bo mam za dużo w sieci, nie możesz oddać, prawda? Natomiast w przypadku zwykłego Kowalskiego, który ma małą instalację fotowoltaiczną i jest położony dalej od transformatora, po prostu zabezpieczenia falownika nie pozwolą mu oddać tej energii do sieci i odłączą jego instalację fotowoltaiczną, przez co nie produkuje. Jeżeli często nowi posiadacze instalacji fotowoltaicznej łapią się na tym, że zacierają, szczególnie ci, którzy podłączyli się, może nie nowi, ale kilka jeszcze lat temu i są wpięci do sieci jako prosumenci, no zacierali ręce, że piękne lato, będę produkował, będę zarabiał pieniądze. No, po pewnym czasie, jak wakacje minęły, było pewne rozczarowanie, bo ta instalacja nie pracowała, była odłączona od sieci, bo on był 10 od transformatora i wartość napięcia skutecznego w sieci uniemożliwiała oddanie tej energii. Stąd też, rozmawiając o tym miksie energetycznym, to jest chyba właśnie rozwiązaniem. To znaczy tą energetykę zawodową, bazującą na węglu, rzeczywiście w jakiś sposób należy ograniczać. Ze względu na to, no, że spalanie węgla pozostawia dużo zanieczyszczeń. Poza tym węgiel w tym momencie jest drogi i trzeba postawić na tą energetykę odnawialną. A czy atom tu właśnie będzie dobrym rozwiązaniem? Wadą energetyki zawodowej. Dlaczego? No bo dlaczego nie można energetyki zawodowej ograniczyć albo wyłączyć? Ale generalnie dlaczego atom? I te małe lokalne, ewentualnie elektrownie atomowe, a nie duże jednostki centralne wytwórcze. Sprawa jest prosta. Te duże jednostki wytwórcze mają bardzo dużą moc i niestety ich okres załączenia, jak i wyłączenia jest długi. One pracują stabilnie, w stabilnych warunkach. No i nie można w ciągu dnia, w ciągu doby, jeżeli akurat zaświeciło przed południem, a po południu słońce już nie świeci, bo przyszło zachmurzenie, w sposób płynny dopasowywać produkcji energii elektrycznej z węgla do aktualnego zapotrzebowania sieci. Natomiast gdyby wytwarzanie energii elektrycznej lub energii elektrycznej i ciepła było w sposób lokalny, z małych jednostek wytwórczych, w takich, których właśnie mocem można w sposób płynny regulować do podaży lub popytu, lub w momencie, kiedy nie można, a jest możliwość przesłania nadmiaru, nadwyżki energii gdzieś dalej, to zrobić. No więc to by było właśnie te rozwiązanie, które umożliwiłoby stworzenie takiego naprawdę miksu energetycznego i świetnej polityki energetycznej, stabilnej polityki, może nie polityki, ale sieci energetycznej w Polsce, ze zrównoważonymi cenami energii, stabilnymi cenami energii elektrycznej w czasie. To właśnie takie lokalne, autonomiczne systemy energetyczne. I uważam, że to właśnie jest ten kierunek, w którym powinniśmy podążać. I to jest chyba jedyne logiczne, dobre rozwiązanie, żeby właśnie ograniczyć produkcję energii elektrycznej i ciepła z tych nośników konwencjonalnych, a zwiększyć udział właśnie energetyki odnawialnej. A co z magazynowaniem energii? Czy to też może być jakieś rozwiązanie tego problemu?
magazynowanie energii, no to jest podstawowy problem. To jest podstawowy problem, który do tej pory jeszcze nie został rozwiązany. Tak jak żeśmy sobie powiedzieli, są tak naprawdę no, dwa nośniki energii. Albo ciepło, albo energia elektryczna. Ciepło jest fatalne w magazynowaniu, bo nawet w sposób lokalny nie można go zmagazynować długookresowo. Są co prawda jakieś próby tworzenia takich przydomowych magazynów energii ciepła w różnych złożach, w materiałach PCM, w parafinach, w przemianach fazowych. Natomiast należy pamiętać, że te wszystkie materiały zmiennofazowe, tak zwane PCM, no to jest niestety chemia. Jest to niestety chemia, ma to oczywiście zaletę taką, że jakoś na jakiś okres czasu, nie mówię to o miesiącach, dwóch, ale powiedzmy na dobę, dwie, można tej energii sobie tam, tego ciepła troszeczkę zmagazynować, prawda, i wykorzystać, czyli spróbować stworzyć sobie taki autonomiczny budynek, czas autonomii dzień, dwa, trzy, prawda, jak nie świeci albo nie wieje, no to trochę tego ciepła albo chłodu, bo w lato nam będzie potrzebny chłód, też mam, prawda? Natomiast ciepło jako ciepło z magazynem, no to chyba w taki globalny sposób nie da rady tego zrobić. Natomiast z energią elektryczną jak najbardziej. Po pierwsze, tak jak żeśmy sobie powiedzieli, magazynem energii może być sieć energetyczna, ale pod warunkiem, że będzie ona nowej generacji, czyli będzie zrobiony tak zwany smart metering, czyli monitoring sieci energetycznej, nie tylko w Polsce, ale może również w Europie, prawda? I będzie możliwy przesył właśnie nadwyżek energii tam, gdzie są potrzeby. To jest najlepszy system magazynowania, prawda? Na bieżąco. Natomiast jeżeli by się tego nie dało zrobić, to należy pamiętać również o tym, że są możliwe lokalne możliwość jest lokalnego magazynowania tej energii elektrycznej. Przy czym technologie, które istnieją, czy bazujące na standardowych akumulatorach, no bo przecież jak sobie patrzymy w internet, problem magazynowania energii elektrycznej jest obecny i coraz bardziej obecny w kontekście, prawda, wytwarzania i magazynowania energii. Stąd też pojawiają się liczne programy pomocowe, dotacyjne na masz fotowoltaikę, zamontuj magazyn energii u siebie w domu, prawda, zakumuluj w dzień, oddaj w nocy, jak tam ceny są wyższe, niższe i tak dalej. Należy pamiętać o tym, że to są rozwiązania technologiczne, drogie jeszcze chyba na rynku. Poza tym magazyny energii w takiej postaci ulegają starzeniu. I mają jakiś okres przydatności do użytkowania. Jest pytanie, co dalej? No, trzeba będzie to zutylizować. No i pytanie znowu o ślad węglowy, oddziaływanie na środowisko i tak dalej, i tak dalej. Są oczywiście idealnym rozwiązaniem byłaby możliwość na przykład przewożenia energii elektrycznej, czy zmagazynowanej energii elektrycznej transportem, czy kołowym, czy kolejowym na przykład. Są opracowywane tak zwane technologie magazynów przepływowych, bazujących na elektrolicie. Bardzo fajna koncepcja, bardzo fajna technologia, opracowana bodajże przez MIT. Polega to na tym, że produkowane nadwyżki energii elektrycznej magazynowane są po prostu w elektrolicie, który może zostać przetłoczony do cysterny, transportem kołowym przywieziony, do pustego magazynu załadowany, zużyty elektrolit, znaczy rozładowany elektrolit zabrany, dostarczony tam, gdzie akurat jest nadwyżka energii, można zmagazynować, czyli świetnie, świetnie by to się nadawało do dużych farm fotowoltaicznych. Jak są nadwyżki energii, ona produkuje, jest w sieci za dużo, magazynujemy, prawda, jak nie można oddać, bo na tym obszarze jest za dużo, przetłaczamy, przewozimy, oddajemy gdzie indziej, rozładowujemy, tu ładujemy na nowo. Świetna, świetna rzecz. Elektrolit, z tego co mi się ustalić, jest bezstratny, więc można go sobie eksploatować wiele, wiele lat. Natomiast no niestety wadą
każdej formy magazynowania energii, o jakiej ja chyba słyszałem, elektrycznej, no jest niestety wrażliwość tych akumulatorów na niskie temperatury pracy, więc w momencie, kiedy taki akumulator stoi na otwartej przestrzeni, mamy pogodę przy niskich temperaturach, no niestety traci na swojej żywotności. Jest to właśnie ta wada i ograniczenie, stąd też, tak jak mówię, najlepszym chyba kierunkiem rozwoju, w którym powinno się iść, to te autonomiczne regiony energetyczne i sieci typu smart z możliwością przesyłania energii na znaczne odległości. I uważam, że właśnie polityka energetyczna Polski w tym kierunku powinna iść i na tym się powinna w tym momencie skupić, czyli na restrukturyzacji ogólnodostępnej sieci. Tak, oczywiście, to jest bardzo ważny aspekt, ale jeszcze jak rozmawialiśmy o tych magazynach, to chciałbym się zapytać, czy takim rozwiązaniem do takiego może bardziej nietypowego sposobu magazynowania energii może być wodór i produkcja wodoru. Przymierzaliśmy się nawet tutaj z moimi koleżankami i kolegami do opracowania takiej technologii. Przymierzyliśmy się do takiego komercyjnego projektu. Mamy nadal pomysł na taką technologię. Ona tak czy inaczej bazuje na, bo innej chyba w tym momencie drogi nie ma, na elektrolizie, czyli procesie, który charakteryzuje się dość niską sprawnością. Natomiast gdyby udało się zastosować taką technologię elektrolizy właśnie do wytwarzania wodoru, tak jak my żeśmy mieli koncepcję z ciepłoodpadowego, technologicznego ciepłoodpadowego, które no, występuje w procesach produkcyjnych, przemysłowych, przy produkcji spożywczej, przy różnej produkcji chemicznej, prawda? Potrzebne jest ciepło technologiczne albo nisko, znaczy inaczej, potrzebne na przykład jest ciepło technologiczne wysokotemperaturowe, odpadem od tego jest tak zwane ciepło technologiczne niskotemperaturowe. Gdyby to się udało przerobić na inny rodzaj energii, z której dałoby radę wyprodukować energię elektryczną, którą potem w procesie elektrolizy można by wytworzyć na wodór, no byłoby to genialne rozwiązanie, a wbrew pozorom takich procesów właśnie odpadowych, nisko, średnich, wysokotemperaturowych jest bardzo wiele, bo chociażby spalanie węgla i konieczność chłodzenia tej elektrowni, no to też jest ciepło odpadowe, jeżeli nie będziemy mieli wody w Wiśle, to siekierki nie będą działały, bo potrzeba jest chłodu. A tak samo elektrownie atomowe? Tak. Niestety tak. Niestety tak. Potrzebne jest chłodzenie, no bo tutaj jest tylko zastąpienie. Znaczy niestety, a tu pan mówi, że to może być szansa. Może być szansa. No, dokładnie tak. A czy wodór, myśli pan, że to może być takie paliwo przyszłości? Czy na razie za wcześnie jeszcze? Myślę, że za wcześnie jest o tym rozmawiać. Jeszcze chyba nie pora. Chciałbym pana pokrótce spytać o charakteryzację najważniejszych metod pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł dostępnych w Polsce. Czy mógłby pan powiedzieć, jakie są największe wady i zalety i gdzie zastosowanie danego źródła mogłoby być najbardziej opłacalne? Czyli albo w przemyśle, albo w właśnie przy gospodarstwach domowych. I może zacznijmy od energii z fotowoltaiki. Dobrze, zacznijmy od energii energii elektrycznej produkowanej z instalacji fotowoltaicznej, aczkolwiek należy powiedzieć, że są dwie tak naprawdę, znaczy inaczej, może jest więcej technologii, ale dwie bazujące, takie wiodące, czyli bazujący na przetwarzaniu energetyki słonecznej, energetyki wiatrowej i do tego dochodzi ta trzecia, o której tutaj powinien powiedzieć, sprężarkowe pompy ciepła. Prawda? Jeżeli rozmawiamy o energetyce zawodowej, bo to sobie najpierw ustalmy, to w grę wchodzi energetyka słoneczna, bazująca na dużych farmach fotowoltaicznych i energetyka wiatrowa, bazująca na dużych farmach i siłowniach złożonych z siłowni wiatrowych. Czy ma specjalne znaczenie, czy to są lądowe, czy morskie? To znaczy tak, systematyzując to wszystko, zarówno energetyka wiatrowa, jak i słoneczna jest niestabilna. Pod względem sezonowym
jak i dziennym, jak i godzinowym. Aczkolwiek jest pewna prawidłowość, co powoduje, że energetyka słoneczna uzupełnia się z energetyką wiatrową. Dlatego, że w okresie późnowiosennym, letnim i wczesnojesiennym świeci, w tych pozostałych okresach wieje. Prawda? I to jest jakby świetne uzupełnienie. Czyli w energetyce zawodowej. Prawda? Wady są takie, że moduły fotowoltaiczne, które są stosowane, mają małą bezwładność, czyli mają bardzo dużą podatność na produkcję energii elektrycznej. Jest bardzo podatna na chwilowe zmiany, wahania, natężenia promieniowania słonecznego, czyli ta produkcja się niestety waha, jest niestabilna. Prawda? W przypadku energetyki wiatrowej, no jak wieje, to wieje, jak powieje, no to już jest to bardziej stabilne. I to jest energetyka zawodowa. W energetyce takiej przydomowej zbytnio nie da rady zastosować małych przydomowych turbin wiatrowych, no bo generalnie jest to pewien kłopot. Już nie mówię o konstrukcji mocowania tej turbiny wiatrowej, stworzenia masztu, fundamentu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tylko z oszacowaniem w danej lokalizacji zasobów energii wiatru. Z energią, zasobami energii promieniowania słonecznego jest znacznie prościej, dlatego że w momencie, kiedy mamy teren nieosłonięty, nie ma drzew, no to wiadomo, że w tej lokalizacji będzie świeciło, prawda, na tej płaszczyźnie pod takim kątem. W przypadku siłowni wiatrowych różnie to bywa. Różnie to bywa, gdzieś tam może być drzewo, tu zasłonięte i to w przypadku siłowni takich przydomowych się nie sprawdza, zresztą też nie jest to montowane. Zaletą obu tych rozwiązań jest zielona energia elektryczna. Wadą jest niestabilność i niekoherentność zasobów energii promieniowania słonecznego generalnie do zasobów, do zapotrzebowania na energię elektryczną, bo gdyby energię, znaczy zimą dużo świeciło i te zasoby były duże, to można by było tą energię elektryczną wykorzystać na ciepło. Natomiast jest duże w zimę zapotrzebowanie na ciepło, a nie świeci. I to jest głównie ta wada, która powoduje konieczność długookresowego magazynowania energii elektrycznej, żeby ją wykorzystać wtedy, kiedy ona jest potrzebna. Tym uzupełnieniem i rozwiązaniem zapotrzebowania, pokrycia zapotrzebowania na ciepło, no właśnie były sprężarkowe pompy ciepła, które były, są nadal dotowane, promowane i sprzedawane razem z instalacją fotowoltaiczną. Te rozwiązanie ma sens. Ma sens w aspekcie obowiązujących warunków technicznych, bo mając pompę ciepła i fotowoltaikę, warunki obowiązujące, warunki techniczne można spełnić. Natomiast pompa ciepła jako urządzenie chłodnicze, które jest zaadaptowane na cele grzewcze, ma pewne ograniczenia, o których niestety się nie mówi. Czyli to na przykład klimatyzator, czy mówimy o jakichś specyficznych urządzeniach? Znaczy, pompy ciepła to są urządzenia, które potrzebują dwóch źródeł ciepła. Dolnego źródła ciepła i górnego źródła ciepła. Jeżeli mówimy o dolnym źródle ciepła, znaczy sens działania tego urządzenia polega na tym, że to ciepło niskotemperaturowe z dolnego źródła jest przetransformowywane przy zużyciu energii elektrycznej na ciepło wysokotemperaturowe. Czyli mając ciepło z gruntu o temperaturze 5-7 stopni Celsjusza, jesteśmy w stanie przetransformować je do poziomu, powiedzmy, w zależności od koperty pracy urządzenia, nawet do poziomu 60 stopni Celsjusza, zużywając oczywiście odpowiednią ilość energii elektrycznej. Odpowiednią, to znaczy im większa jest różnica między temperaturą dolnego źródła a górnego źródła, tym ilość energii elektrycznej zużytej przez sprężarkę, generalnie przez sprężarkę, będzie większa, więc to urządzenie będzie znakomicie działało jako urządzenie, bo to pompy, okej, kończąc jeszcze temat budowy, one mogą być budowane w różnych konfiguracjach. Solanka woda, czyli wykorzystując ciepło z gruntu,
prawda, do przygotowania CO2 w budynku. Powietrzne, które są najbardziej popularne w postaci tak zwanych monobloków teraz, kiedyś były splity, ze względu na to, że w tym momencie używane są czynniki tak zwane lekkopalne, to producenci wolą budować urządzenia hermetyczne, czyli tak zwane monobloki. Mogą być oczywiście wykorzystywane czy budowane w formie klimatyzatorów, jak to pan powiedział. Wówczas jest to pompa ciepła powietrze-powietrze. To niezależnie od konstrukcji i typu nośnika energii, jak w dolnym źródle i w górnym źródle, no niestety potrzebna jest energia elektryczna niezbędna do napędu sprężarki, która będzie konsumowana tym więcej, im będzie wyższa, większa różnica między temperaturą dolnego źródła a górnego źródła. Stąd też moim zdaniem pompy ciepła są znakomitym ekologicznym urządzeniem, pracującym bardzo efektywnie, ale pod tak naprawdę dwoma warunkami. Pod warunkiem, że budynek, w którym są zainstalowane, jest budynkiem niskoenergetycznym, czy jest świetnie zaizolowanym, a po drugie, właśnie ze względu na tą różnicę temperatur między dolnym a źródłem ciepła, odbiorniki ciepła w budynku wykonane są w postaci odbiorników niskotemperaturowych, czyli odbiorników powierzchniowych, czy na przykład ogrzewanie podłogowe, a żeby jeszcze zwiększyć ten efekt energii zielonej, czyli wymiaru ekologicznego urządzenia, te ogrzewanie podłogowe, grzejnik podłogowy powinien być wykonany specjalnie pod pompę ciepła, to znaczy w taki sposób, aby wężownica tego grzejnika była ułożona jak najgęściej, co zwiększa powierzchnię wymiany ciepła, a tym samym redukuje niezbędną temperaturę zasilania tego grzejnika. Wówczas urządzenie jest naprawdę świetnie ekologicznie i jego współpraca z fotowoltaiką powoduje, że to jest to. Natomiast w przypadku, kiedy ta temperatura dolnego, górnego źródła musi być podniesiona ze względu na specyfikę właśnie instalacji centralnego ogrzewania, która była zaprojektowana jako wysokotemperaturowa, no niestety to nie do końca będzie takie ekologiczne urządzenie, no bo grzejnik ścienny, wiadomo, że jak tam zasilimy go medium o temperaturze 35 stopni, to w domu jest zimno, on jest letni, prawda? Bo ma za małą powierzchnię wymiany ciepła. On zaczyna pracować, jak dostaje 45, 50, 60 stopni w górę, zresztą nawet tak są podawane jego parametry katalogowe, więc to urządzenie będzie oczywiście pracowało, ale konsumpcja energii elektrycznej będzie znaczna, no i tak naprawdę przełoży się to na takie warunki pracy, przełożą się na szybsze zużycie sprężarki. No i znowu pytanie, trzeba będzie ją zutylizować, jaki powstanie przy tym ślad węglowy. Tak to wygląda. Aczkolwiek niczego przecież nie wykluczamy. Zaczął pan już mówić o badaniach, które wy prowadzicie wokół OZE. Czy może pan nam je przybliżyć? Instytut Inżynierii Mechanicznej, którego jestem od samego początku swojej kariery zawodowej pracownikiem i byłem również absolwentem znaczy wtedy to nie było instytutów, to był Wydział Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Od zawsze zajmował się, znaczy może nie cały, katedra, w której ja pracuję, zajmowała się odnawialnymi źródłami energii i właśnie to mnie skłoniło jako kilkudziesięcioletni człowiek, dwudziestoletni, bo ja jestem po pięcioletnim technikum, więc jako dwudziestoletni człowiek, żeby właśnie pójść nie na Politechnikę, a właśnie na SGGW, bo to była wtedy jedyny chyba ośrodek, znaczy jedyna uczelnia, na którym był kierunek związany z odnawialnymi źródłami energii. Te odnawialne źródła energii wtedy, bo to uczelnia SGGW zawsze było, chociaż tak nie jest, ale zawsze z racji nazwy i większego, znaczy znacznego zakresu działań obszaru jest kojarzona jako uczelnia rolnicza, aczkolwiek jest bardzo duża część kierunków związana z właśnie inżynieryjno-technicznych i to wcale nie jest uczelnia rolnicza, ale również uczelnia techniczna. No i właśnie, to mnie skłoniło, żeby podjąć tam studia.
które skończyłem, zarówno swoją pracę i magisterską, bo to wtedy była praca magisterska, i doktorat, i habilitację. Ja akurat wykonałem w aspekcie odnawialnych źródeł energii, a generalnie były prowadzone od zawsze dwa kierunki, czyli energetyka słoneczna i sprężarkowe pompy ciepła, które w tym momencie przebrały nieco innego wymiaru. To się wszystko rozbudowało przez wiele lat. Mój poprzednik, znakomity profesor Chochowski, mój mentor, można by powiedzieć, to bardzo sprawnie przez wiele lat rozbudowywał. Po nim staram ja się mu dorównać i to wszystko kontynuować. Więc w tym momencie my w katedrze podstaw inżynierii i energetyki zajmujemy się właśnie konstrukcją, może nie do końca eksploatacją, ale konstrukcją urządzeń bazujących na odnawialnych źródłach. Jakie to są na przykład urządzenia? No więc mamy tak naprawdę w tym momencie chyba wszystkie technologie, większość technologii, można powiedzieć, że nie powiedział wszystkie, jakie są dostępne na rynku. To znaczy nasi studenci kształceni są kompleksowo na kierunku technologii energii odnawialnej pod kątem właśnie wszystkich OZE, czyli fotowoltaiki, układów sprężarkowych, całej biomasy, produkcji biogazu oraz magazynowania. Mój instytut chyba jako nieliczny, nie wiem, może koledzy z innych uczelni również mają, ma kompleksowe zaplecze pod laboratoryjne, badawcze i dydaktyczne pod tym kątem. Współpracujemy z wieloma firmami z przemysłu, energetyki i konwencjonalnej, i odnawialnej, i staramy się te technologie właśnie rozwijać, budować nowe urządzenia, bardziej wydajne, przystosowane do szerszego typu instalacji centralnego ogrzewania ciepłej wody użytkowej. Mówię tutaj o sprężarkowych pompach ciepła. Staramy się również rozwijać technologie związane z magazynowaniem energii. Z przemysłem współpracujemy, budując i projektując właśnie urządzenia chłodnicze do wykorzystania ciepła odpadowego, co objawia się właśnie w realizowanych projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie kończymy dwa projekty, duże projekty. Jeden projekt poświęcony jest właśnie sprężarkowym pompom ciepła zasilonym nowym ekologicznym czynnikiem chłodniczym R290, czyli propan. I to są urządzenia, których typoszereg jest, które powstały, i ich typoszereg jest od urządzeń małych dla domków jednorodzinnych do mocy 100 kW. Ja nie ma problemu, żeby nie budować urządzeń o mocy większej, nawet do megawata. I to są rozwiązania zarówno w postaci sprężarkowych pomp ciepła pracujących w układzie solanka, woda, powietrze, woda, jak również urządzeń zaprojektowanych specjalnie dla budownictwa wielorodzinnego, co stanowi w aspekcie obowiązujących warunków technicznych chyba tak naprawdę rozwiązanie dużego problemu dla deweloperów, który polega na tym, że w myśl obowiązujących warunków technicznych 2021 oddanie budynku jedno, jak i wielorodzinnego, szczególnie w obszarach niezurbanizowanych, czyli tam, gdzie nie ma dostępu do ciepła sieciowego, jest bardzo trudne, gdyż bez znacznego udziału odnawialnych źródeł energii w pokryciu obciążenia cieplnego budynku, czy jedno, czy wielorodzinnego, z tytułu centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody, tego budynku nie da się ze względu na warunki techniczne oddać do użytkowania. I rozumiem, że wyjściem mogą być właśnie opracowywane przez państwa pompy ciepła. Tak. Mamy złożone w tym momencie chyba 5 wniosków patentowych, w tym jeden wniosek europejski na tak zwane dolne źródło ciepła dla instalacji zastosowanych w budynkach wielorodzinnych.
Drugi projekt, który kończymy, to też jest właśnie powstały w tym projekcie urządzenia do odzysku ciepła technologicznego, niskotemperaturowego, które przetwarzane jest na ciepło wysokotemperaturowe i wykorzystywane we wstępnym procesie produkcyjnym. Ten projekt również jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Generalnie te nasze rozwiązanie umożliwia zwiększenie wydajności procesu produkcyjnego, w którym jest zastosowanie. Czyli wykorzystujemy ciepło odpadowe, by je wykorzystać, przetworzyć na ciepło wysokotemperaturowe i wykorzystać je we wstępnej obróbce surowca używanego w dalszej części produkcyjnej. Także ponadto zajmujemy się również szeroko konwersją biomasy. Od początku, czyli od przygotowania biomasy, od procesów suszarniczych poprzez jej konwersję, peletowanie, brykietowanie, aż do procesu spalania do wytwarzania, znaczy projektowania, wprowadzenia poprawek konstrukcyjnych w urządzeniach zasilanych właśnie biomasą, które w powszechnej opinii są urządzeniami naprawdę ekologicznymi, nie dymiącymi. Współpracujemy z Izbą Gospodarczą Urządzeń OZE, zrzeszającą polskich producentów kotłów peletowych oraz również pomp ciepła. I producenci, którzy wpuszczają na rynek swoje urządzenia peletowe, emisja pyłów, cząstek i zanieczyszczeń jest na poziomie ostatnio, żebym się nie pomylił, na poziomie 4 mg z metra sześciennego, gdzie norma mówi chyba o 40. Więc naprawdę to są ekologiczne urządzenia i należy się ich obawiać. Zresztą w kwietniu tego roku otworzyliśmy właśnie przy współpracy z polskimi producentami zrzeszonymi w Izbie Gospodarczej Urządzeń OZE laboratorium tak zwanej termicznej konwersji biomasy, które jest pod patronatem Ministra Klimatu i Środowiska oraz Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, co jest, nie ukrywam, naszym sukcesem. No i dalej rozwijamy te technologie bazujące na OZE, no bo one są przyszłościowe, naszym zdaniem, i będziemy je rozwijać. Szkolicie też studentów w tym zakresie. Czy widać, żeby coraz więcej młodych ludzi się garnęło do tych technologii związanych z OZE? Chyba tak, dlatego że nabór na kierunek, prowadzony u nas kierunek technologii energii odnawialnej zawsze jest oblegany, jest dużo osób na jedno miejsce. Ci studenci dostają z racji prowadzonych przedmiotów i programu studiów pewne uprawnienia zawodowe, między innymi do audytowania budynków. Po pierwszym stopniu, czy jako inżynierowie, po drugim stopniu należy im się z Urzędu Dozoru Technicznego certyfikaty tak zwanego certyfikowanego instalatora OZE i odnajdują się w tym zawodzie. Wielu absolwentów pracuje w renomowanych firmach, w renomowanych korporacjach związanych z techniką grzewczą, ale nie tylko, z instalacjami właśnie fotowoltaicznymi, pracują w branży, znaczy w branży techniki grzewczej, ale mają swoje działalności gospodarcze i idzie im to naprawdę, co niektórym, bardzo dobrze. Niektórzy są potentatami na rynku. Super. A wychodząc poza sam obszar SGGW, w jakich technologiach związanych z OZE, czy szerzej rewolucją energetyczną, polska nauka i technologia ma pana zdaniem szansę na rozwój? Właśnie w tym kontekście pozyskiwania polskiej energii. Mówi się chociażby o tym, że jesteśmy największym w Europie producentem baterii do samochodów elektrycznych. Czy widzi pan jeszcze taki obszar, który moglibyśmy zagospodarować? Wie pan co? To jest bardzo ciężkie pytanie. Na pewno pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć, bo pewnych rzeczy wynikających z tak zwanych nauk podstawowych praw fizyki i nie da rady przeskoczyć. Technologicznie metody przetwarzania OZE idą gdzieś coś rozwijane do przodu, ale to już jest tak naprawdę na granicy
możliwych do osiągnięcia wydajności. Aczkolwiek uważam, że takim osiągnięciem, znowu powrócę do tych autonomicznych regionów energetycznych, jest możliwość, taką szansę widzę właśnie w obszarze przetwarzania biomasy i produkcji biogazu, bo nawet jak się popatrzy na tutaj na tereny warszawskie, miejskie, aglomeracje, nie tylko warszawską, ale miejską i tutaj w obrzeżach, no, jest bardzo dużo obszarów zielonych, które muszą być pielęgnowane, prawda? Jest bardzo dużo bioodpadów, które są, no, gdzieś tam utylizowane, a właśnie z tych pozostałości bio, można je przetworzyć i w sposób prosty wytworzyć właśnie biogaz, który lokalnie mógłby być wykorzystywany właśnie do wytwarzania czy energii elektrycznej, czy ciepła, i opracowanie takiej technologii, która też jest już tak naprawdę dobrze znana, ale inwestycja właśnie w takie mikro czy mini biogazownie, nie mówię o przydomowej biogazowni, ale przy gminnej, powiedzmy, no to by było właśnie chyba jedno z takich rozwiązań, które by było warto zrealizować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dzisiaj profesor Paweł Obstawski z Katedry Podstaw Inżynierii i Energetyki w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam do wysłuchania innych odcinków i czytania tekstów z cyklu Nauka to Polska Specjalność na wprost.pl. Do usłyszenia. To był podcast Wprost Ludzie Nauki. Chcesz dowiedzieć się więcej o polskiej nauce? Słuchaj nas i czytaj nasze teksty z cyklu Nauka Polska Specjalność na wprost.pl/nauka-polska-specjalność, pisane bez polskich znaków. Nagranie i produkcja Studio Plac.